Hej, witajcie w tym filmie. Przejrzymy dodatki z najnowszych magazynów LEGO z tego miesiąca. Zapraszam. Słuchajcie, tak jak mówiłem we wstępie, dzisiaj przejrzymy sobie dodatki z najnowszych magazynów LEGO z tego miesiąca. A dokładnie wybrałem tutaj cztery magazyny. Mianowicie jest to magazyn Jurassic World, Hidden Side, Star Wars oraz, uwaga, nowość, National Geographic Kids. Gdzie w tym numerze właśnie otrzymujemy dodatek LEGO. Także co, ja myślę, że biorę się za składanie właśnie tych dodatków i zaraz szczegółowo je omówimy. I pierwszy dodatek, który sobie omówimy, jest to dodatek z magazynu LEGO Star Wars, gdzie otrzymujemy minifigurkę Luke'a Skywalkera. Oczywiście tą postać chyba każdy zna, ale otrzymujemy ją w dosyć ciekawym ubraniu. Jak widzicie, taki ciemnokremowy, podchodzący lekko pod oliwkowy kolor jego ubrania. Jak widzicie, ma z przodu nadruk na torsie oraz na nóżkach. Z tyłu również na torsie. Dodatkowo ma dwa wyrazy twarzy. Z przodu jest uśmiechnięty, a z tyłu widzicie taki trochę smutny, podbitym okiem. Dodatkowo ma on oczywiście włoski i otrzymujemy oczywiście miecz świetlny oraz mały blaster. Więc ogólnie ten dodatek jest naprawdę bardzo udany. Drugim dodatkiem, który sobie dzisiaj omówimy, jest to dodatek z magazynu National Geographic Kids, a więc niezwiązanego z LEGO, ale w tym miesiącu dostajemy do niego właśnie taki dodatek z LEGO, więc bardzo fajnie. Mianowicie otrzymujemy nurka oraz rybę piłę, od której może zaczniemy. Jak widzicie, jest to zupełnie ten sam odlew zwykłego rekina, co zawsze. Różni się on tylko głową, gdzie otrzymujemy właśnie głowę ryby piły. I ogólnie bardzo fajnie, że takie zwierzątko dostajemy, bo dotychczas on był chyba, wydaje mi się, tylko w jednym zestawie. No i mamy również figurkę. Jest to nurek. Jak widzicie, ma ten fajny skafander, taki ciężki. Bardzo ciekawie on wygląda. Z boku ma jakąś lampkę albo kamerę, dokładnie nie wiem, co to jest. No i figurka ma bardzo fajne nadruki tutaj z przodu na torcie oraz na nóżkach, z tyłu również na torcie. I mamy tutaj jeden wyraz twarzy, jak widzicie, taki uśmiechnięty, zarośnięty gostek. Także ogólnie ten dodatek jest naprawdę bardzo udany i nie wiem, czy nie najlepszy w tym miesiącu. Kolejny dodatek to dodatek do magazynu LEGO Hidden Side, który niestety jest już ostatnim wydaniem tego magazynu, bo jak wiecie, LEGO w ogóle się wycofuje z tej serii, więc trochę szkoda. Ale przejdźmy do samego dodatku, gdzie otrzymujemy mechanika z fajnym dodatkiem, czyli boomboxem. I może od niego właśnie zaczniemy. Jest to rzadki element, więc bardzo fajnie, że możemy go otrzymać dzięki tej gazetce. Jak widzicie, ma fajny tutaj nadruk. Te głośniki są wyżłobione, że lekko są jakby wgięte w ten element. Dosyć ciekawie to wygląda. Ta sama figurka też jest bardzo ciekawa. Jak widzicie, mam nadruk przodu na torsie oraz z tyłu. Dwa wyrazy twarzy. Przodu taki obojętny, z tyłu już bardziej taki uśmiechnięty. Fajne włoski ma, trochę tak w stylu Elvisa. I otrzymujemy dodatkowo do niego tutaj klucz, więc bardzo fajnie. No i ma wymienną główkę. Ta główka, ta druga jest oczywiście z potwora. Ma fajne tutaj włoski, także ogólnie ten dodatek jest bardzo fajny. Jedynie szkoda, że już więcej nie ujrzymy tego magazynu. I ostatni dodatek, który sobie dzisiaj omówimy, jest to dodatek z magazynu LEGO Jurassic World, gdzie otrzymujemy przyczepkę oraz raptora. I ten dodatek jest bezpośrednim nawiązaniem do poprzedniego numeru, gdzie otrzymaliśmy quada. I właśnie tą przyczepkę z tym quadem możemy połączyć i tworzy to nam wspólny, taki większy zestaw, więc bardzo fajnie. A sama przyczepka jest bardzo prostą konstrukcją. Jak widzicie, jest tutaj w postaci klatki. Możemy ją otwierać tutaj z tyłu oraz u góry i wkładać naszego raptora, który też jest dosyć oryginalny, bo jest w innym kolorze niż te, co dotychczas dostawaliśmy, więc bardzo fajnie. I dodatkowo mamy tutaj torbę z udkiem kurczaka, którym możemy karmić naszego raptora. Także ogólnie ten dodatek jest naprawdę bardzo fajny, szczególnie, że możemy go połączyć z poprzednim numerem.
Podsumowując, miesiąc listopad jest naprawdę bardzo obfity. Ciekawe dodatki z magazynów LEGO. Oczywiście tutaj możemy wybrać jeszcze wiele więcej magazynów. Ja akurat wybrałem te 4, których jestem bardzo zadowolony. A na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia.